znajdujemy się w porcie Łomża. Jest to jeden z najnowszych obiektów, którym zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Powstawał on przez okres około 2 lat. Otwarcie tego obiektu nastąpiło 18 maja 2013 roku, także obiekt jest dość nowy, ma niewiele ponad rok. Niemniej jednak oferuje dla mieszkańców Łomży nie tylko, czyli tutaj chodzi nam głównie o mieszkańców naszego województwa, wiele atrakcji. Jest czynny w zależności od tego, jakie warunki pogodowe panują w kraju, ale między marcem a kwietniem aż do końca października, także jest to dość długi okres czasu i w tym czasie każdy, kto posiada jednostkę pływającą, może korzystać z tego portu i również pływać po Narwi. Przypomnę, że z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, a więc pieniędzy, którymi dysponuje Zarząd Województwa, przekazaliśmy środki finansowe miastu Łomża i miasto Łomża wybudowała port rzeczny, czy też bulwary rzeczne nad rzeką Narew w Łomży, co niewątpliwie łączy się ze wzrostem atrakcyjności turystycznej i Łomży, i Narwi. W ciągu ostatniego 1,5 roku funkcjonowania bulwarów podwoiła się liczba turystów odwiedzających Łomżę, a kilkakrotnie zwiększyła się liczba turystów zagranicznych odwiedzających to miasto, co niezwykle jest ważne i to spełnia właśnie kryteria tego dofinansowania. Już nie mówiąc o fakcie, że sam bulwary i rzeka atrakcyjna jest dla mieszkańców Łomży, którzy spędzają tam czas, którzy uczestniczą w imprezach integracyjnych, którzy organizują tam imprezy kulturalne. Posiadamy w swojej ofercie kajaki dwuosobowe, jak i kanadyjki trzyosobowe, które są na naszym wyposażeniu i można sobie je wypożyczać i pływać po naszej pięknej rzece. Jako Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji staramy się wykorzystywać nie tylko port i nie tylko wychodzić do mieszkańców Łomży z ofertą wypożyczania sprzętu wodnego, ale również wykorzystujemy tereny sportowo-rekreacyjne, które znajdują się obok portu. Organizujemy tam szereg imprez sportowo-rekreacyjnych. Co roku na majówkę organizujemy festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i dorosłych. Zawsze to ta impreza cieszy się ogromną popularnością i przychodzi na nią bardzo dużo osób. Organizujemy również Mistrzostwa Łomży w piłkarzyki. Odbyły się do tej pory 2 edycje. Z każdym rokiem liczba drużyn wzrasta, także w tym roku mieliśmy 15 drużyn i mamy nadzieję, że ta ilość drużyn będzie się co roku zwiększać i na nasze imprezy będzie przychodzić coraz więcej osób. Thank you.
tutaj w porcie po raz pierwszy w naszym województwie, a chyba nawet w Polsce odbyły się dość nietypowe wyścigi pychówek, czyli takich łódek staro-płaskodennych, drewnianych. Z tego co wiemy, była to pierwsza taka impreza w Polsce i mamy nadzieję, że ona wpisze się w nasz harmonogram naszych imprez i będziemy mogli co roku gościć najlepszych zawodników, którzy umieją pływać na pychówkach. Nie jest to sprawa prosta. Łomżyńskie bulwary, oprócz radości, które nam dają i prestiżu dla miasta, mają też niestety, ale swoje problemy. Między innymi w okolicach Łomży, w kilku miejscach rzeka przestaje być żeglowna, jest zbyt płytka. Ma to związek oczywiście z funkcjonowaniem naturalnym rzeki, ale również przeszłością, gdzie między innymi robiono przeprawy dla czołgów czy sprzętu bojowego, w związku z tym zasypywano rzekę. Dzisiaj należy ją udrożnić, właśnie w szczególności okolic Piątnicy, Czarnocina, a więc udrożnić narew tak, żeby można było z Łomży płynąć w kierunku, nie wiem, do Ostrołęki, czy też w kierunku na Mazury. W związku z tym jest szansa pozyskania pieniędzy w ramach pieniędzy z ochrony środowiska, którym będzie dysponował samorząd województwa w ramach oczywiście regionalnego programu operacyjnego, a więc pieniędzy ze środków unijnych, pieniędzy unijnych. I wierzę, że tutaj samorząd województwa w porozumieniu z miastem Łomża, a także okolicznymi gminami leżącymi koło Łomży będzie mógł stworzyć duży projekt udrożnienia rzeki i umożliwić tym wszystkim, którzy do Łomży chcą przypłynąć i tym żeglarzom z Łomży, którzy tak bardzo chętnie chcieliby pływać dalej, a nie tylko w granicach samej Łomży, aby mogli swobodnie i bezpiecznie żeglować. Wszystkie osoby mogą się zatrzymać w porcie Łomża i tutaj mają do pełnej dyspozycji internet i media, także również za opłatą mogą tutaj pozostać w porcie, a również i na polu namiotowym, także posiadamy pełną ofertę i na pewno każdy, kto będzie chciał od nas odwiedzić, miło tutaj spędzi czas.